Sieman koldziska, z tej stan Metsu i witam Was w kolejnym odcinku z przebudowy klubu z Ekstraklasy. Tym razem zajmiemy się Lechią Gdańsk i jest to przedostatni materiał z przebudowy klubu Ekstraklasy w FIFA 20, no bo tak naprawdę poza Lechią został nam jeszcze do przebudowania Raków, więc powoli zbliżamy się do końca przebudowy polskich klubów. No, wszystko co dobre kiedyś się kończy. Lechia, bardzo mocny zespół, ma dobry budżet transferowy, świetną kadrę, Lekkie wzmocnienia i możemy ją doprowadzić na sam szczyt. A jeśli materiał przypadnie Wam do gustu, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Ale jak już mówię o tym budżecie, to przyjrzyjmy się, ile wynosi 4 miliony. Do tego 25 na pensję, więc jest to bardzo dużo, jak na polski klub. Tak prezentuje się nasz podstawowy skład. Mamy wielu naprawdę obiecujących piłkarzy. Na kilku pozycjach wiadomo, potrzebujemy wzmocnień, no ale trzeba uzupełnić kadrę. No i można zdobywać trofea. Na razie w Polsce. Tutaj w turnieju przedsezonowym, przedsezonowym drugie miejsce w fazie grupowej, w półfinale. Przegrywamy z Innsbruckiem. No i same rozgrywki też wygrała drużyna VFL Innsbruck. No i okej. Okay. Jeśli chodzi o nasz budżet, przez to 7 milionów. Wow, no, to jest kozacki budżet i to mi się podoba. Za to już kogoś można kupić. Ale przed pierwszą kolejką nikogo nie kupiliśmy i takim zestawieniem wyszliśmy na ŁKS Łódź. Czy udało nam się pokonać drużynę z Łodzi? Przekonajmy się. Pewne zwycięstwo 3 do 1, dwie bramki Pajszą i jedna Michalika. No i co, trzeba się wzmocnić. Potrzebujemy kogoś na prawą pomoc: Frankowski albo Kondzior. Bierzemy graczy już z topu, jeśli chodzi o Polskę. I pozyskujemy przemysława Frankowskiego z Chicago Fire. Za 5 milionów już kiedyś grał w Lechigdańsk, więc wraca na stare śmiecie. A my płacimy za to olbrzymie pieniądze, ale za takich piłkarzy warto. Jeszcze przyda nam się obiecujący stoper Mateusz Wieteska, to jest mój cel transferowy. I kupuję go za 1,50 tysięcy. To jest naprawdę bardzo dobra cena jak za tego zawodnika. Sprzedałem Patryka Lipskiego, bo był mi niepotrzebny. No i myślę, że dobrą cenę za niego dostaliśmy tak jak za Błażej Augustyna, którego sprzedaliśmy do Henk. No i co? Zyskaliśmy trochę pieniędzy, dzięki czemu możemy zatrudnić skauta. Bo też trzeba inwestować w młodzież, pamiętajmy. To są kluby z ekstra klasy, tutaj naprawdę niewiele potrzeba. Żeby wskoczyć na top, poziom, żeby już grać w pierwszym składzie, jeśli chodzi o tych juniorów, zatrudniłem świetnego skauta ze Słowacji i w Polsce mam nadzieję, że wyszuka mi dobrego bramkarza, bo Kuciakowi przyda się rywal do składu. A raka również sprzedałem do Trapani za 450 tysięcy, nie był mi potrzebny, a niech sobie gra tam w Serie B. Jeśli chodzi o nasze transfery, to Frankowski i Wieteska, a sprzedaliśmy Augustyna, Lipskiego i Araka. Dobre ruchy transferowe, przemyślane i to nas może zaprowadzić na szczyt. No niestety Makowski wypada na dwa miesiące bardzo obiecujący piłkarz. Ale kontuzja go zniszczyła, jeśli chodzi o początek sezonu. Drugie miejsce po 10 kolejkach. Legia jest bardzo dobrze dysponowana, co nie wróży dobrze, bo tą drużyną nie będzie łatwo rywalizować. No, drużyna z Kielc wiadomo na samym dnie. Nie wiem, co się z nimi stało, ale w każdej praktycznie mojej przebudowie zajmuję ostatnie miejsce. A nasz skład podstawowy wygląda coraz to lepiej, i to mi się podoba. Bernard Kaczmarek, 61 overalla, wielki potencjał, przenosimy go do pierwszego zespołu. Tutaj kolejna kontuzja: Kenneth Saif wypada na 3 tygodnie. Po 20 kolejkach nadal nie jesteśmy liderem, drugie miejsce, Legia ma nad nami 3 punkty przewagi. Oj nie jest dobrze, bo już na tym etapie powinniśmy być liderem, ale niestety nam się to nie udaje. No drużyna z Kielc jeden punkt po 20 kolejkach, idą na rekord, bawią się ewidentnie w Paderborn. A tak wygląda nasz podstawowy skład. No, rozwijają się ci młodzi Polacy szczególnie, i to mi się podoba. Tutaj niestety kolejna kontuzja Makowskiego. Tym razem na szczęście wypada tylko na 7 dni, ale strasznie jest kontuzjogenny w tej przebudowie. W zimowym oknie transferowym bez ruchów, bo nie potrzebowaliśmy nikogo, bo całkiem nieźle graliśmy. Legia niestety wygrywa w pierwszej rundzie pucharu Polski z nami po rzutach karnych. No i co, szybko żegnamy się z tymi rozgrywkami, jest to dla mnie wielki zawód. Zostaje nam walka o Mistrzostwo Polski. Ryszard Piotrowski, też przeniesiony do pierwszego zespołu, bo jest całkiem obiecującym zawodnikiem. Zegomes Gomez wypada niestety na dwa tygodnie, więc nie możemy z jego usług korzystać przez ten czas. Ale po 30 kolejkach jesteśmy liderem. No co Legia zrobiła w tych ostatnich kolejkach, to nie wiem, bo mamy nad nimi aż 10 punktów przewagi, ale zauważyłem właśnie, że w ekstraklasie często drużyny nagle zaczynają fraje między 20 a 30 kolejką. Nie wiem, co to jest za skrypt. Ale trochę denerwujące, że nagle w tym momencie praktycznie kończy się jakaś wyrównana rywalizacja, tylko bot się podkłada. Tutaj widzimy Kenneth Saif wypada ponownie tym razem na 5 tygodni. No niestety, jak Makowski jest dość kontuzjogenny, Kubicki wypada tylko na 7 dni, więc jest to lekki uraz. I tutaj w ostatnim meczu w Ekstraklasie remisujemy 2 do 2 z Legią Warszawa po dwóch bramkach Frankowskiego. Więc widać, że był to udany zakup. No ale czy to wystarczyło na Mistrzostwo Polski? Może Legia odrodziła się w tej rundzie dodatkowej? Przekonajmy się, jak to wszystko będzie się prezentowało w tabeli. No nie odrodziła się. Mamy nad nimi 10 punktów przewagi. Tam jeszcze jakieś mecze do rozegrania w tej grupie mistrzowskiej, więc przesymulujemy tutaj szybko te kilka dni, żeby znać już wszystkie wyniki żeby nie było żadnego problemu. No i zobaczmy, jak to się będzie prezentować na sam koniec. Pierwsza Legia, druga Legia, trzeci Piast, czwarta Pogoń, piąty Lech, szósta Krakowia, siódmy Górnik, ósme miejsce Arki. No, i oczywiście, jeszcze przyjrzymy się grupie spadkowej. Drużyna z Kielc, 8 punktów dramat w 37 kolejkach. UKS przed ostatni, a trzecia od końca Wisła Płot. Ale co z tą drużyną kielecką zrobili, to ja nie wiem naprawdę. Jaka to aktualizacja zrobiła, ale wcześniej tak przeciętnie grał EKS, a teraz widać Korona. No, nasz podstawowy skład moim zdaniem wygląda fenomenalnie. Wszyscy w okolicach Overalla 70. Gdyby nie kontuzje, to Makowski też by spokojnie miał, ale niestety to go trochę zatrzymało w rozwoju ale myślę, że świetnie zmieniliśmy ten skład. Może nie było wielu transferów, ale mądrze robiliśmy. Rozwijaliśmy młodych piłkarzy, też nieoczywistych graczy daliśmy do pierwszego składu, którzy na początku tej przebudowy nie znajdowali się w nim, ale w moich oczach znaleźli uznanie, no i to jest ważne. Pajszą najlepszym strzelcem, drugie miejsce Frankowskiego. Łącznie mieli 45 bramek, mega wynik jak na dwóch zawodników. Frankowski za to najwięcej asyst, opłacało się go pozyskać z MLS, widać tam podniósł swój, po swój poziom. Kucjak za to najwięcej czystych kąt. No, potem Steinbors, Peskowicz, Chudy, no polscy bramkarze nie rządzili jeśli chodzi o tą przebudowę zdecydowanie. Zobaczmy jeszcze statystyki poszczególnych piłkarzy, jak to się wszystko przedstawia. Kto miał najwięcej występów? Kucjak, Pajszą i do tego Karol Fila. Zobaczmy sobie bramki, tutaj wiadomo kto będzie górował. Pajszą 25, Frankowski 22 i Zegomes 13, więc też świetny wynik młodego Portugalczyka. Najwięcej asyst Frankowski, drugi Pajszoł, a trzeci Saif, mimo iż był kontuzjowany przez jakiś tam okres. No i jeśli chodzi o tą przebudowę, to powoli zbliżamy się do końca, jeszcze zobaczymy kto wygrał Między innymi Puchar Polski i Europejskie Puchary, ale zacznijmy od Europejskich Pucharów. Liga Europy wygrywa Borussia Dortmund pokonując po rzutach karnych Manchester United, a Liga Mistrzów FC Barcelona pokonując po rzutach karnych Atletico Madryt. No i co, tylko Puchar Krajowy nam został. Lech Poznań zwycięża w finale z Krakowią 1-0, więc jak widać Legia też dość szybko odpadła. No, nie byliśmy najlepiej dysponowani w Pucharze Polski, ale za to w Ekstraklasie graliśmy świetnie. Ale szczerze, nie wiem o co chodzi z, tymi, z tym glitchem, czy jak to nazwać inaczej, między 20 a 30 kolejką, bo naprawdę, praktycznie w każdej przebudowie to się dzieje, że nagle drużyny jakoś z czuba stracą mnóstwo punktów w tym okresie. Do 20 kolejki grają bardzo dobrze, o 30 też grają fajnie, ale między 20 a 30 dzieje się coś dziwnego. Mi się to osobiście nie podoba, bo przez to no, te przebudowy to trochę tracą, no bo jednak jest za łatwo. No, Może kiedyś się to zmieni, kto wie. No, ale może Ekstraklasa rządzi się swoimi prawami i w FIFA jest to stałe prawo, że między 20 a 30 kolejką piłkarze są tak zmęczeni, że nie mają siły grać. A jeśli chodzi o ten materiał, to by było na tyle. Bardzo dziękuję Wam za jego obejrzenie. No i oczywiście zapraszam Was na wszystkie pozostałe materiały. Trzymajcie się!